Siemanko ludzie, ja jestem Veskin i dzisiaj pokażę wam jak zdobyć deskorolkę po aktualizacji 1.2, także bez przedłużania lecimy z filmikiem. Na początku musicie zrobić te same kroki, które były dokładnie w tym filmie do momentu dotarcia do samochodu z naszym wyzwaniem. Osoby, które nie wiedzą jeszcze co należy zrobić, to zapraszam po prostu do tego filmu, a my przechodzimy sobie od razu do zadania. Oczywiście mamy tutaj cały czas to nasze wyzwanie z deskorolką, klikamy sobie oczywiście start i teraz są na to dwa sposoby. Jeżeli chcecie zdobyć deskorolkę po tym patchu, to zobaczcie, lecicie sobie tutaj, to miejsce i teraz musicie jak najszybciej dotrzeć do skrytki, która się tutaj znajduje. Jak widzicie, cały czas się buguje, ale zobaczcie, tutaj jest skrytka, dobra? I zobaczcie, jak już jesteśmy w skrytce, to po prostu wybieracie sobie deskorolkę, którą obecnie używacie, przenosicie ją po prostu do ekwipunku i anulujecie wyzwanie. Jak widzicie, wyzwanie się anulowało i teraz na spokojnie możemy sobie podejść do naszego magazynu. No i zobaczcie, wchodzimy i jak sobie zjedziecie niżej, to zobaczycie, że macie tutaj tą samą deskorolkę. I teraz jedyne co należy zrobić, to oczywiście sobie ją przenieść. Dzięki temu tak naprawdę wasza deskorolka będzie już w waszym ekwipunku. Możemy sobie oczywiście ją wybrać, no i zobaczcie. Oczywiście wszystko działa tak samo jak działało wcześniej. Jeżeli chodzi o latającą miotłę czy też strzelbę Kadum, niestety na ten moment nie da się nic z tym zrobić po tej aktualizacji. Nie są one do zdobycia również tym sposobem, także ciężko będzie na ten moment to zrobić. Oczywiście będę starał się znaleźć jakiekolwiek możliwości na to, żeby rzeczywiście je dostać, no bo strzelba Kadum naprawdę jest warta uwagi. Ale osoby, które na przykład jeszcze nie mają tutaj tej skrytki, to pokażę wam jeszcze inny sposób na dotarcie do niej. Ok, także znowu wchodzimy sobie do wyzwania i pokażę wam teraz inny sposób na zdobycie tej deskorolki. Na początku, co musimy zrobić? To musimy przytrzymać jedynkę. Osoby, które grają na komputerach muszą przytrzymać jedynkę, osoby na konsolach inny przycisk do tego, żeby móc sobie wybrać nasze akcesoria. Wybieramy sobie grappling hooka, czyli naszą linkę z hakiem i teraz idziemy sobie tutaj. Idziemy sobie tutaj cały czas. Jak widzicie, tu już jest to powietrze, które nas wybija zawsze, jak chcemy użyć paralotni. I dzięki temu tak naprawdę musimy dolecieć do naszej bazy i do naszego schowka, żeby tą deskę sobie schować. Okej, zobaczymy, czy uda mi się to zrobić. Uwaga. Okej. No i jak widzicie, udało mi się to zrobić. Teraz jedyne co musicie, to tak naprawdę znowu powtarzalny schemat. Przenosicie po prostu deskorolkę, to miejsce dokładnie, czyli naszych schowek. I jak widzicie, automatycznie już nam anulowało wyzwanie. Teraz oczywiście wracamy sobie do tego schowka. No i zobaczcie, mam tu oczywiście naszą deskorolkę, którą mieliśmy wcześniej. Teraz jak wejdziemy sobie do schowka, to mamy kolejną deskorolkę. I oczywiście możemy sobie ją znowu założyć. Dokładnie tutaj. No i dzięki temu tak naprawdę macie kolejną deskorolkę, którą możecie sobie oczywiście użyć. Jeżeli chodzi o dolecenie na początku w ogóle w to miejsce, to jest to dosyć trudne. Polecam dobrze się wybić właśnie z tego podmuchu i jak już lecicie na paralotni, to najlepiej właśnie, żebyście sobie wlecieli tutaj w to przejście, tak jak właśnie u mnie to było. I od razu jak klikniecie sobie anuluj wyzwanie, to musicie od razu wejść do schowka, ponieważ automatycznie gra was przeniesie znowu na początek obok samochodu przy wyzwaniu. Także musicie to zrobić sobie tutaj szybko, a osoby, które oczywiście mają skrytkę dokładnie tutaj w tym miejscu, to mogą sobie na spokojnie po prostu podlecieć tutaj do góry i schować deskorolkę. Także to tyle ode mnie w tym filmie, mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście dziękuję wszystkim wspierającym tutaj za wsparcie mojego kanału i standardowo widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia.